A kobietom i mężczyznom czasami jest ciężko się dogadać, bo panie za bardzo zwracają uwagę na szczegóły. Jest tak? No jest tak trochę. Podam przykład. Mój kumpel ma żonę, słuchajcie, ona na niego się tak wkurzyła, no, awantura, no na całego, no kłótnia, no najgorsze. Co zrobił? Niby taka pierdółka, niby nic. Pomylił się i odebrał nie swoje dziecko z przedszkola. Szalona, nie? No to ona zaczęła na niego krzyczeć, no to on, dobra, kochanie, pójdę, wymienię, dobra, nie podnoś głosu przy dziecku, dobra, idę po Mariusza, dobra, wiem, Mateusz. I zaczęła się kukcja całego. Ona zaczęła mu wypominać. Bo ty nigdy nie robisz mi niespodzianek. No to on... Bo jestem mężczyzną. A mężczyźni nie mogą zachodzić w ciążę. No to na najgorsze jest to, że nigdy nie opuszczasz deski po skorzystaniu z toalety. No to on... Najgorsze byłoby to, gdybym nie podnosił jej przed. No to ona... I nigdy nie kupujesz mi kwiatów bez okazji. No to on... A kopar jakiś szczypiorek do obiadu. No to ona... I za dużo pijesz, no to on, ohohohohoho, teraz to przegięłaś. Ja nie mam problemu z alkoholem. To alkohol ma problemy ze mną. No to ona, i nigdy uważnie mnie nie słuchasz, no to on. Mówiłaś coś? No to ona, no to on, spokojnie, kochanie, nowe buty, no to ona, zauważyłeś. Na takim wysokim obcasiku jeszcze nie miałam. Pytają was czasami kobiety, o, kochanie, w co mam się ubrać, albo które buty włożyć? Tak, podam dobrą radę. Jak kiedyś kobieta zapytała o buty, które buty ma włożyć? A powiedziałem tak, kochanie, ja mam buty na wiosnę, na lato, na jesień i na zimę. Jest zima, załóż te na zimę. Marcin Zbigniew Wojciech, subskrybuj jego kanał. Polub na Facebooku.